Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i zapraszam Was na najlepsze książki 2022 roku. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film i jakoś zniesiecie moje skrzeczenie, bo cały czas mam problem z gardłem. Przejdźmy do podsumowania tego roku. Przeczytałam, nie mam pojęcia ile książek, zaraz to sprawdzę. Przeczytałam książek 67, co jest wynikiem takim średnim, powiedziałabym. Słabszym niż w poprzednich latach, z tego co pamiętam, ale cały czas miałam całkiem sporą pulę, z której mogłam wybrać te książki, które najbardziej mi się podobały. No i podkreślam, że są to książki, które po pierwsze ja przeczytałam w tym roku, ale niekoniecznie zostały w tym roku wydane. Będzie sporo, dużo starszych pozycji. A oprócz tego, no jest to moja subiektywna opinia, ale to jest chyba jasne. Zrobię też taki filmik, myślę, osobny z rozczarowaniami. Nie będzie ich jakoś bardzo dużo, ale myślę, że podzielę to sobie, żeby mieć tutaj trochę więcej przestrzeni. I o wszystkich tych książkach krócej bądź dłużej opowiadałam Wam na tym kanale, dlatego że udało mi się robić w miarę regularnie podsumowania, więc nie ma tu takiej książki, którą bym pominęła i możecie sobie gdzieś tam poszperać i wrócić do tych miesięcy, bo w opisie poniżej wrzucę Wam wszystkie książki, które przeczytałam z oznaczeniem miesięcy, więc choćby będziecie w stanie przez właśnie podsumowania miesiąca na nie trafić i dowiedzieć się czegoś więcej, bo ja tutaj też nie będę ich opisywać jakoś bardzo, bardzo dokładnie, nie chciałabym, żeby ten film był bardzo długi. Oczywiście poza kategorią główną tych najlepszych książek wydzieliłam sobie takie kategorie poboczne, które pozwolą mi powiedzieć o książkach, które trudno by mi było umieścić w zestawieniu dotyczącym takiej, powiedzmy, fikcji dla dorosłych. I pierwsza taka kategoria to książki młodzieżowe. Zdecydowanie najlepszą książką młodzieżową, tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, którą przeczytałam w tym roku, była książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Bardzo ciepła historia o relacji dwóch chłopaków. Niesamowicie podobały mi się postacie rodziców w tej książce. Jest to taka mądra, dojrzała książka, pięknie napisana, świetne dialogi i na pewno jest to taka historia, do której chętnie będę wracać. Zdecydowanie numer jeden i no, nie musiałam nawet specjalnie wybierać. Po prostu od początku wiedziałam, że to będzie ta książka. Jeżeli chodzi o non-fiction, to nie miałam tutaj zbyt wielu pozycji i też nie miałam absolutnie żadnej wątpliwości, co wybrać i co podobało mi się najbardziej. Jest to 5 nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza i to jest książka, która opowiada właśnie te historie ofiar Kuby Rozpruwacza i skupia się nie na samych morderstwach i nie na samej postaci mordercy, którego nigdy nie złapano i w sumie niewiele o nim wiadomo, tylko o tych kobietach, które określane były mianem prostytutek i nikt się jakby wcześniej nie pochylał tak bardzo nad ich historią. Tutaj autorka pokazuje, że po pierwsze były to postacie bardziej zróżnicowane niż się wydaje, po drugie nie wszystkie były prostytutkami, a właściwie bodajże jedna trudniła się w pewnym momencie tym zawodem, ale ta książka jest też przede wszystkim opowieścią o życiu kobiet w Londynie XIX wieku i przede wszystkim opowieścią o różnych problemach, z którymi kobiety z niższych warstw społecznych mogły się borykać. Każdy rozdział dotyczący danej bohaterki skupia się na trochę innym problemie, więc jest to książka świetnie skomponowana, szalenie ciekawa. Jeżeli interesuje Was historia XIX wieku i ta postać Kuby Rozpruwacza jest w jakiś sposób dla Was interesująca, to myślę, że warto poznać inną perspektywę i warto spojrzeć na te sprawy właśnie od drugiej strony. Szalenie ciekawa książka, bardzo dobrze się ją czytało i też mam takie poczucie, że nieźle ją pamiętam i sporo się z niej dowiedziałam. Kolejna kategoria to komiks. Sporo dobrych komiksów przeczytałam w tym roku. To był taki dosyć, mam wrażenie, komiksowy rok. No i oczywiście numerem jeden, który muszę wyróżnić, jest seria Sandman. Przeczytałam pierwsze 4 tomy, jeśli dobrze pamiętam. I wszystkie bardzo mi się podobały. Uważam, że to jest taka seria komiksowa, która trzyma poziom. Cały czas pamiętam o filmiku o Sandmanie, ale muszę po prostu doczytać tę serię do końca. Natomiast zdecydowanie to są takie komiksy, po które bardzo cieszę się, że w końcu sięgnęłam i bardzo mi się podobały. Oprócz tego duże zaskoczenie, czyli Miki i Kraina Pradawnych.
To jest komiks, który zaskoczył mnie takim trochę nowym podejściem do myszki Miki, która zwykle wydawała mi się postacią raczej taką dosyć nudną, zgraną i dla małych dzieci. A tutaj faktycznie jest to zupełnie nowe otwarcie. Przepięknie narysowany komiks, bardzo ciekawa historia dla dzieci, ale taka, którą dorosły też może przeczytać i też będzie dla niego to historia ciekawa. Utrzymana w konwencji takich, powiedziałabym, powieści przygodowych, trochę w stylu Verna. Bardzo ciekawa i pięknie narysowana. Zdecydowanie z tych takich komiksów w ogóle z tej serii, bo parę ich przeczytałam, najlepsza z tych historii moim zdaniem. No i komiks, który wyróżnia się swoją oryginalnością, dziwnością, ale dostarczył mi też bardzo dużo rozrywki, czyli Papa Zoglu, osobliwe peregrynacje Krowiego Księcia, czyli rozkwit i upadek miasta Gniezna. O tym komiksie opowiadałam Wam niedawno i jest to taka szalona, alternatywna trochę historia, która nie ma absolutnie nic wspólnego tak naprawdę z historią Gniezna. Opowieść o księciu urodzonym przez krowę, który poszukuje swojej prawdziwej rodziny, ale przede wszystkim jest to opowieść o schematach i o walce ze schematami, które pojawiają się w tego typu historiach. Bardzo ciekawa rzecz. No i przechodzimy do tej, można powiedzieć, kategorii głównej, czyli tych najlepszych z najlepszych. Nie będę stopniowała napięcia, bo wymienię te książki w takiej kolejności, jakie tutaj wybierałam, dlatego że mam poczucie, że to jest taka lista ułożona od tych, których byłam najbardziej pewna, do tych, które dodałam z takim poczuciem, że powinny się tu znaleźć, ale nie były to pozycje pierwszego wyboru. Więc pozycją, co do której byłam przekonana, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku, były Kroniki Portowe Annie Proulx. I to jest książka jakby idealnie skrojona pode mnie, dlatego że mamy tutaj taki mroźny, surowy klimat Nowej Fundlandii, mamy historię o zmianie swojego życia, powieść obyczajową, ale trochę z tajemnicą, troszeczkę z elementami jakby realizmu magicznego, bardzo delikatnego, czyli coś, co po prostu musiało mi się spodobać. Bardzo przywiązałam się do Coyla, przywiązałam się do jego rodziny, do jego ciotki. Polubiłam tę historię, polubiłam to miejsce i Kroniki Portowe to na pewno będzie taka historia, do której chciałabym od czasu do czasu wracać. Wiem, że to jest książka, która niektórych nudzi i wiem, że jest napisana bardzo specyficznym językiem, ale dla mnie wszystko w tej książce było czymś, co trafiło do mnie i co mi jak najbardziej odpowiadało, więc zdecydowanie to była książka, którą przeczytałam chyba w styczniu i została ze mną do końca tego roku i myślę, że zostanie ze mną jeszcze na długie, długie lata. Kolejna pozycja to Polowanie na małego szczupaka Juhani Karila, czyli dosyć niesamowita powieść fińska, która dzieje się w Laponii. I jest to taki miks różnych wierzeń lapońskich, ale też opowieść współczesna o bohaterce, która wraca co roku do swojego rodzinnego domu, żeby z pewnego powodu złowić szczupaka. Szalona historia, bardzo zabawna, ale też bardzo poruszająca miejscami, coś absolutnie oryginalnego. Jeżeli szukacie książki, która będzie właśnie eksplorowała trochę tematykę realizmu magicznego, ale równocześnie będzie czymś bardzo świeżym, takim niespotykanym, ale moim zdaniem mimo wszystko jednak przystępnym i posiadającym logiczną i spójną fabułę, czyli nie jest to takie, ta dziwność nie wynika z tego, że my po prostu nie rozumiemy tego, co się dzieje w książce, to bardzo polecam, uważam, że jest to świetna powieść i właśnie coś niesamowicie oryginalnego. Bardzo dobrze mi się czytało, kiedy już wdrożyłam się też w specyficzny język tej powieści, i wracam do niej cały czas myślami, też mam wrażenie, że dosyć dobrze ją pamiętam, na pewno zostanie ze mną na dłużej. Na kolejnym miejscu mam dwie powieści, których nie potrafię rozdzielić i które dla mnie są zdecydowanie na równi. Są to powieści tego samego autora, czyli Roberta McCammona, Zew Nocnego Ptaka oraz Magiczne Lata. Są to zupełnie różne książki, dlatego że Zew Nocnego Ptaka jest kryminałem osadzonym bodajże w XVI wieku, jeżeli pamiętam, w każdym razie w koloniach, bardzo takim mrocznym, ciężkim. Mamy tutaj sędziego, który przybywa na proces, który ma dotyczyć kobiety oskarżonej o czary i towarzyszy mu jego sekretarz Matthew Corbett, który jest głównym bohaterem całej serii powieści McCammona na ten temat i w ogóle nie mogę się doczekać następnych części dotyczących właśnie Matthew Corbetta. Jest to powieść niesamowicie klimatyczna, bardzo wciągająca, mimo że jest to gruba cegła, to czyta się to po prostu wspaniale.
I to jest taki przykład powieści, zresztą tak samo jak Magiczne lata, która przypomina, dlaczego kocham czytać, która wciąga absolutnie bez reszty i pozostawia czystą przyjemność czytania. I tak samo było z Magicznymi latami, które opowiadają o małym miasteczku, o chłopcu, który wraz z ojcem jest świadkiem zbrodni tak naprawdę, bo jest świadkiem tego, jak samochód z zabitym człowiekiem zostaje wepchnięty do wody. No i gdzieś w tle właśnie wisi taka zagadka kryminalna, którą nasz bohater chciałby rozwiązać, ale równocześnie jest to po prostu opowieść o dojrzewaniu, o przygodach, o tych magicznych chwilach dzieciństwa, które już nie wrócą w tej samej formie, więc jest niesamowicie nostalgiczna. Również ta książka jest jak takie ciepłe miejsce, do którego chce się wracać. I ja myślę, że to będzie taka powieść, do której będę wracała i znowu taka powieść, którą bardzo dobrze pamiętam i która na pewno zostanie ze mną na długo. Dalej chyba największe zaskoczenie, Ten dziwny wiek, Kylie Reid, czyli powieść, po której niczego się nie spodziewałam. Jest to prosta powieść obyczajowa, opowiadająca historię młodej czarnoskórej dziewczyny, która jest opiekunką białego dziecka i zostaje w pewnego wieczoru zatrzymana i posądzona o to, że to dziecko porwała. Natomiast tak naprawdę to jest tylko punkt wyjścia do tego, że matka tego dziecka, która jest taką uprzywilejowaną, białą kobietą, która ma wszystko poukładane, wydaje się, że ma takie idealne życie, stara się w jakiś sposób zająć tą główną bohaterką, tą dziewczyną i jakoś do niej zbliżyć. A równocześnie mamy tutaj historię romansową dawnego i współczesnego romansu, która robi się coraz bardziej poplątana. Książka teoretycznie bardzo prosta i taka, tak jak mówię, obyczajowa, ale poruszająca kwestie rasizmu w taki sposób, mam wrażenie, nieszablonowy i taki, który jest niesamowicie przystępny i zrozumiały dla każdego, kto po tę książkę sięgnie. Bardzo ciekawa opowieść, wciągająca, bardzo sprawnie napisana. No i właśnie takie zaskoczenie ze względu na to, że niewiele się po tej książce spodziewałam, a moim zdaniem jest w niej trochę więcej niż tylko taka opowieść obyczajowa. Bardzo ciekawa i też taka książka, którą polecam wielu osobom, które szukają czegoś lekkiego do przeczytania. Następnie Ciche wody, Sary Moss. Wiem, że dużo osób się ze mną nie zgodzi. Ja chyba nie potrafię nie ekscytować się każdą kolejną powieścią Sary Moss i chyba nie potrafię nie czerpać przyjemności ze spotkania z kolejną powieścią Sary Moss. Wiem, że ta jest dosyć specyficzna, opowiada historię kilku rodzin, które spędzają wakacje w Szkocji, cały czas pada deszcz, więc oni nie za bardzo mają coś szczególnego do roboty, po czym wszystko to prowadzi takimi bardzo malutkimi wskazówkami do dosyć dramatycznego końca, który może się wydawać niespodziewany i taki dość urwany. Książka jest bardzo krótka, więc też nie mamy za dużo czasu, żeby poznać tych bohaterów. Natomiast mam wrażenie, że Sara Moss doskonale właśnie prowadzi jakieś takie podskórne napięcie, które się w pewnym momencie pojawia. I że to zakończenie, które jest takie niejednoznaczne, ja odczytuję absolutnie metaforycznie. Uważam, że to jest książka bardzo mocno opowiadająca o Brexicie, bardzo mocno opowiadająca o uprzedzeniach, które w sobie mamy i naprawdę bardzo ważna i świetnie napisana, natomiast taka właśnie, która może nie zostać po prostu odczytana, to znaczy jeżeli nie załapiecie się na pewne aluzje, które są tutaj podawane, to mam wrażenie, że ta książka będzie dla Was może nie niezrozumiała, ale właśnie taka dziwna i jakby niedokończona, niedopisana. Mnie się bardzo podobała i nie mogę się doczekać kolejnych książek Sary Moss. Nie mogę powiedzieć, żeby tam nie zawiodła. Kolejna pozycja to Blade Runner, czy Androidy marzą o elektrycznych owcach, Philipa K. Dicka. I nie mam za dużo do powiedzenia teraz o tej książce, z wyjątkiem tego, że cały czas ją dobrze pamiętam, że myślałam o niej bardzo długo po przeczytaniu. Byłam zaskoczona, że podobała mi się tak bardzo, jak mi się podobała. Zwłaszcza, że ja nie jestem jakąś wielką fanką filmu. Mam wrażenie, że książka ma dużo ciekawszy wydźwięk i stawia ciekawsze, trudniejsze pytania przed czytelnikiem niż film przed widzem. Ale może to być też kwestia tego, że ja tego filmu nie obejrzałam wtedy, kiedy powinnam go obejrzeć i kiedy był taki kultowy, tylko stosunkowo późno. Natomiast ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta książka. Mam wrażenie, że to jest taka
klasyka już w tym momencie science fiction, którą warto znać. Nie będę tutaj się jakoś bardzo długo nad nią rozwodzić, ale uważam, że niesprawiedliwym by było, gdybym nie wrzuciła tej książki tutaj w to podsumowanie i nie podkreśliła, że ona była faktycznie ważną lekturą tego roku. Marie Aubert, Zabierz mnie do domu, czyli jedyny zbiór opowiadań, których trochę przeczytałam w tym roku, który się tutaj znalazł i który postanowiłam wyróżnić ze względu na to, że uwielbiam Marie Aubert. Bardziej podobała mi się jej powieść Dorośli, natomiast uważam, że opowiadania są słabsze tylko pod tym względem, że są opowiadaniami i że trochę mniej się możemy wdrożyć w te historie, bo one są bardzo krótkie, ale każda z nich jest dobra, każda z nich jest przejmująca. Marie Aubert dla mnie niesamowicie trafia w sedno i na takim poziomie emocjonalnym trafia do mnie fantastycznie wszystko to, co ona pisze, więc nie mogę się doczekać jej kolejnej powieści, która już jest, z tego co wiem, chyba napisana. I jeżeli czytaliście Dorosłych i Wam się podobali, to podejrzewam, że ten zbiór opowiadań też Wam się spodoba. Mnie podobał się bardzo i na pewno to jest taka książka, do której chciałabym wrócić, dlatego że myślę, że część tych opowiadań naprawdę nieźle pamiętam, ale niektóre chciałabym sobie przypomnieć. Bardzo dobra książka. Świetny zbiór opowiadań. No i ostatnia pozycja dostała się na tę listę trochę w sumie zaskakując mnie samą, bo długo się zastanawiałam, czy umieszczać tutaj Miasto w chmurach Antoniego Dellera, bo jest to książka, która na pewno nie jest doskonała, która ma sporo takich płycizn, no i takich właśnie uproszczeń, które sprawiają, że nie jest to lektura jakoś tak niesamowicie ambitna. Ale postanowiłam umieścić ją na tej liście, dlatego że w bardzo takim trudnym momencie czytelniczym, kiedy naprawdę ciężko mi było sięgać po cokolwiek i skupić się na lekturze, pojawiła się książka, która była taką pochwałą czytania i przyjemności z czytania. I sama w sobie również stanowiła tę przyjemność czytania i bardzo cieszę się, że trafiłam na tę książkę w tym momencie, bo ona mi przypomniała właśnie, za co kocham literaturę i pozwoliła mi się tak fantastycznie zrelaksować z książką, więc na pewno też myślałam o niej dużo więcej niż sądziłam, że będę myśleć po przeczytaniu. Nie jest to, tak jak mówię, książka doskonała, ale moim zdaniem jest bardzo dobra i bardzo dobrze pokazuje to, co w literaturze jest najważniejsze, więc postanowiłam ją właśnie za to docenić. Mam też dwie książki, które nie trafiły oficjalnie na tę listę. Powiem Wam o nich tak czy siak i powiem Wam, dlaczego się nie pojawiły na tej liście. Po pierwsze, Alice Mifilato. Jest to, z tego co pamiętam, dobre podsumowanie świetnej serii Alice Mif, Cztery pory roku, która bardzo mi się podobała, ale nie pamiętam tej książki prawie wcale. Nie pamiętam, co się w niej działo. Pamiętam, że mi się podobała, ale niewiele więcej, więc nie jestem w stanie, jak do tych wszystkich książek, o których mówiłam, cały czas powtarzam tę frazę, że wracam do nich myślami, że je pamiętam. I mam wrażenie, że to właśnie tworzy tę listę najlepszych książek. To są te, które coś w nas pozostawiły. A Lato Alice Mif okazało się być książką, którą wyjątkowo łatwo było mi zapomnieć. I drugą taką książką jest zbiór opowiadań Twoja kaczka jest moją kaczką, który bardzo mi się podobał w momencie czytania i pamiętam jeszcze to uczucie, że niesamowicie mi się podobał i że mogę Wam ten zbiór na pewno polecić, ale znowu trudno mi sobie przypomnieć konkretne opowiadania, choć i tak pamiętam z tego zbioru więcej niż z Lata Alice Mif, więc to są takie książki, co do których się wahałam, ale stwierdziłam, że za słabo je pamiętam, żeby trafiły na tę listę, więc potraktujcie je jako takie właśnie wspomnienia, trochę honorable mentions i książki, po które warto sięgnąć, ale ja po prostu słabo je pamiętam. I to już wszystko. Koniecznie podzielcie się swoimi najlepszymi lekturami tego roku. Zawsze ta lista jest trudna do ułożenia i mam takie poczucie, że było jeszcze parę lektur, które były ciekawe, ale na przykład przeciętne. Jestem bardzo ciekawa Waszych najlepszych książek tego roku. Podzielcie się nimi w komentarzach i jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku.